Ja tylko przedstawiłem Pary, patrząc na układ, że w biegu 11 Tomek Golob jedzie z Davidem Rudem, a w biegu 12 Niki Pedersen jedzie z Mojżowską. Chciałbym, żeby to był Paweł Zmarzlik. Chciałbym, żeby to był taki mecz, jaki planowałem w Częstochowie, ale troszeczkę w końcówkę, jak mówiłem na konferencji, taktycznie mi się nie użyło tak, jak sobie zakładałem, bo chciałem, żeby jeszcze Paweł pojechał. Ale nadrzędną rzeczą było ten mecz wygrać i chwycić bonus dla Stali Gorzów. Natomiast tutaj u nas w Gorzowie jest układ taki, że my mamy trzy mecze u siebie. Bydgoszcz, Tarnów, Toruń. Uważam, że ciężkie trzy mecze, one będą tak stopniowo narastały do tego meczu z Toruniem. Mając na uwadze również bardzo dużą ilość jazdy moich zawodników, ze wszystkich można powiedzieć kategoriach i juniorskich, i seniorskich, bo ruszyła Liga Juniorów, eliminacje brązowego, złotego kasku, do tego jeszcze w sobotę półfinały Mistrzostw Świata Juniorów, Pawlicki Przemek jedzie w Krosko, bardzo ciężki półfinał. Bardzo ciężki później, przyszły tydzień, ale będziemy myśleli o tym tygodniu, bo meczu z Bydgoszczą. I absolutnie nie mamy zamiaru lekceważyć zespołu z Bydgoszczy, bo mam tą świadomość, że to jest zespół nieobliczalny w sytuacji, kiedy wygrywał zdecydowanie u siebie z Toruniem. Bardzo zacięty bój miał w Częstochowie i mając na uwadze to, że jedziemy pierwszy mecz u siebie i nawet ta kontuzja Sejku Winowa, moim zdaniem, nie osłabia siły tego zespołu. Bacznie się przyglądałem, poczynają zawodników młodzieżowych. Woźniak, Adamczak sprawili bardzo dobre wrażenie. Swoje można powiedzieć, pomimo że to są młodzi chłopcy, dojrzałą, pewną, bardzo swobodną jazdą. I sądzę, że i Bydgoszcz, i reprezentacja Polski będzie miała z tych młodzieńców bardzo, bardzo w przyszłości dużo radości i pociechy. Ale to są sprawy Bydgoszczy. Chciałbym, żeby wreszcie, mam rozplanowany dzisiejszy trening, jutrzejszy, jeszcze niedzielny, trening południowy przed meczem, bo dojedzie Niki Pedersen i Przemek chce wyjechać i Paweł też jeszcze chce parę kółek zrobić przed meczem, ale dzisiejszy główny trening, a jutrzejszy trening chcę się skupić na takim indywidualnym treningu z Matejem Zegarem, Matej Sandu. Można powiedzieć, zrozumiał, że trzeba naprawdę, naprawdę mocno i to mocno popracować, bo to, co było w Częstochowie, to było to, że wreszcie zapaliło się bardzo mocno czerwone światło Mateja Zegara. Nie chcemy jeszcze wyciągnąć żadnych konsekwencji tych typowo sportowych. I nie sztuką jest odstawiać zawodnika od składu, ale popracować, jeżeli nad tymi elementami, nad którymi, które są autentycznie potrzebne w przypadku Mateja Zegara. I sądzę, że to wreszcie u niego ruszy tak, jak to było na początku sezonu. Tydzień temu podobna sytuacja była z Petersenem. Coś to Pana zdaniem dało? Odkryliście, co było nie tak? To znaczy bardzo dużo dała ta praca z Niki Petersenem. Na pewno druga część tej odsłony, pierwszy bieg, taki bardzo charyzmatyczny bieg ze swoim kolegą, z Hansem Andersenem, gdzie sędzia popełnił kardynalny błąd, bo tej klasy sędzia, powiem, bez klasy sędzia, bo zrobił wiele pomyłek na Grand Prix w Toruniu. I tu był bezwzględny fał Hansa Andersena i Niki Pedersena. Praktycznie nikt nie był praktycznie zdolny w tym wypadku. Ale żużlowcy mają to do siebie, że są, ta adrenalina jest tak wysoka i ta determinacja do jazdy w stosunku do innej dyscypliny, mogę porównać to do piłki ręcznej, gdzie się jest pobijanym i mocno poturbowanym, a się gra dalej. W przypadku żużlowcy to jest to samo, ale to, co powiedziałem wcześniej, był postawiony na nogi przez Jurka Buczaka i mógł w tym meczu pojechać, chociaż tego meczu można powiedzieć, to był taki bardzo, bardzo spokojny, bez żadnego ryzyka determinacji mecz wykonania Nikiego. A te 6 godzin pracy, ułożenia
mam nadzieję, nie pierwszej, bo tak zapowiedzieliśmy, takiej sesji z nikim, dało coś pozytywnego, no bo pomimo tego mocnego strzału był w półfinale. A Niki dojedzie do końca sezonu, a nie trenerze w dobrej formie, bo stare kontuzje, stare grzechy się odsuwają. Ja sądzę, że ten tydzień przerwy rehabilitacji trochę urlopu w przypadku Nikiego to jest jedna strona zdrowotna, psychiczna, a druga strona wiem, jakie poczynią ustalenia ze sztabem swoich i mechaników, i człowiekiem, który był cały czas z Nikim, mówię o Johnny Jorgensenie, dadzą ten pozytywny aspekt, że będzie tym Nikim, który był dotychczas, a mi najbardziej zależy, nam najbardziej zależy, żeby był tym znakomitym zawodnikiem drużyny Starych Gorzów.